Witamy panią doktor Małgorzatę Jędrzejczyk, która przyjechała do nas z Berlina, gdzie mieszka i gdzie pracuje w Instytucie Pileckiego, gdzie zajmuje się projektem, który nazywa się, wiem, że jest nowoczesność. Ćwiczenie nowoczesności. Ale też pani doktor jako historyczka sztuki poświęciła swój doktorat osobie i twórczości Katarzyny Kobro. A też oprócz tego jako kuratorka jest aktywna w ramach działalności polskiej instytucji, stworzyła kilka wystaw. Z tych, które można w Krakowie w tym momencie zobaczyć, jest to wystawa w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, w tym budynku przy Placu Szczepańskim, która ta wystawa nosi tytuł Przekroje i pani doktor jest jej współkuratorką. I też no, ta tematyka związana z prezentacją obiektu, jego roli w przestrzeni jest w dużej mierze przedmiotem dzisiejszego wykładu, tak? Dzisiaj skupimy się na tym, jak różnego rodzaju strategie artystyczne związane z rzeźbą odnosiły się do kategorii przestrzeni, mówiąc w najogólniejszy sposób. Czy dobrze to powiedziałem? Wszystko się zgadza, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Oddaję głos w takim razie pani doktor. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za wprowadzenie Łukaszu, dziękuję za też zaproszenie i możliwość wygłoszenia wykładu w ramach zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej. Dziękuję Państwu za przybycie na ten wykład. Wykład, który tak jak zostało to powiedziane przed chwilą, będzie dotyczył szeroko pojętej rzeźby, bo w ramach wykładu będę chciała Państwu pokazać, jak praktyka rzeźbiarska XX wieku, ale też współczesne działania z obszaru rzeźby, jak przenikały, czy przekraczały swoje takie typowe granice gatunkowe i wykraczały, czy wkraczały na obszary, które można wiązać też z innymi dziedzinami działalności artystycznej. Przede wszystkim będę chciała skupić się na wątku odnoszącym się do relacji pomiędzy obiektem rzeźbiarskim, działaniem rzeźbiarskim, a przestrzenią, cielesnością, ruchem, otoczeniem. I głównie odniosę się do działań, do praktyki artystycznej, ale też do teorii Katarzyny Kobro, żeby pokazać Państwu, jak rzeźba w pierwszej połowie XX wieku zaczęła wykraczać poza swoje takie właśnie typowe kategorie czy pojęcia działania, które były konotowane z pojęciem właśnie rzeźby i jak zaczęła wkraczać w obszar, który był próbą nowego sposobu definiowania rzeźby, ale nie tylko w odniesieniu do formalnej struktury, ale właśnie w odniesieniu do relacji między dziełem sztuki a odbiorcą. Ale na pierwszej połowie XX wieku się nie zatrzymam. Później też chcę pokazać Państwu parę przykładów odnoszących się do właśnie kolejnego kroku w tym procesie przeformułowywania pojęcia rzeźby z lat 60., 70., jak artyści, artystki powojenni odnosili się właśnie do tego pojęcia, czy do tego problemu rzeźby i relacji z otoczeniem. Ale też zależy mi, żeby w wykładzie wybrzmiały, czy znalazły swoje miejsce również współczesne działania artystyczne. Stąd też chciałam Państwu pokazać kilka przykładów realizacji autorstwa Alicji Bielawskiej, artystki, której kilka wystaw można aktualnie oglądać w Polsce, między innymi w Muzeum Sztuki w Łodzi, w MS Kwadrat jest jej wystawa w ramach serii Prototypy, ale też w jednej z galerii w Sopocie aktualnie też jest właśnie wystawa prac Alicji Bielawskiej. Rozpoczynam ten wykład zdjęciem, które znalazłam kiedyś w książce autorstwa Karoli Gideon-Welker. To była historyczka sztuki powiązana ze środowiskiem SIMAM-u, czyli kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, takiego grona ekspertów, architektów, krytyków architektury zajmujących się no właśnie definiowaniem tego, czym jest architektura nowoczesna i jak może odpowiadać też na potrzeby społeczne. I Karola Gideon-Welker była historyczką sztuki badającą między innymi właśnie dla niej sztukę aktualną, znaczy rzeźbę przede wszystkim. I napisała książkę o wdzięcznym tytule Moderne Plastik, Masse und Auflockerung. Rzeźba nowoczesna, bo plastik, rzeźba nowoczesna, masa i
rozluźnienie, niejako w domyśle tej bryły rzeźbiarskiej, rozluźnienie owej bryły rzeźbiarskiej. I zamieściła zdjęcie, które pokazuje kompozycję przestrzenną Katarzyny Kobro, jedną z kompozycji przestrzennych Katarzyny Kobro, kompozycję przestrzenną numer 9. To jest ta praca na dole strony, a powyżej zamieściła fotografię ukazującą tancerkę Gret Palukę w trakcie wykonywania właśnie tańca, w trakcie wykonywania jednej z figur tanecznych, w trakcie właśnie pewnego procesu pracy z ciałem, pracy z ciałem i z przestrzenią. I to połączenie, to zestawienie ze sobą z jednej strony statycznego obiektu rzeźbiarskiego, autorstwa Katarzyny Kobro, z drugiej strony ciała w ruchu, ciała, które przemierza przez przestrzeń i niejako tworzy figury, abstrakcyjną pewną figurę, która jest zapisem, notacją ruchu w przestrzeni, stało się dla mnie istotnym impulsem, który później też towarzyszył mi w pracy nad doktoratem i też towarzyszył mi w ramach mojej działalności kuratorskiej, też właśnie odnoszącej się do twórczości Katarzyny Kobro. Katarzyna Kobro była rzeźbiarką, która otworzyła, można powiedzieć, czy na poziomie teoretycznym, bardzo mocno podkreślała konieczność otwarcia rzeźby na przestrzeń, na otoczenie. I ten moment, w którym tworzyła, czyli lata 20 i 30, są takim bardzo istotnym momentem, rozdziałem w dziejach rzeźby nowoczesnej, w której nie tylko właśnie język formalny, nie tylko pewna specyficzna gramatyka rzeźbiarska uzyskała swoją reinterpretację, ale w którym w tym momencie również relacja pomiędzy właśnie obiektem rzeźbiarskim a odbiorcą zaczęła być werbalizowana, tematyzowana, zaczęła być problematyzowana przez twórców, także właśnie na poziomie teoretycznym, na poziomie takich wypowiedzi, które eksplicite odnosiły się do tego zagadnienia, jak było w przypadku Katarzyny Kobro. Ale do tego za chwilę, tutaj jeszcze chciałam pokazać Państwu jeden z kadrów z wystawy, komponowanie przestrzeni rzeźba awangardy, która kilka lat temu odbyła się w Muzeum Sztuki w Łodzi, właśnie z tą rzeźbą kompozycja przestrzenna 9 Katarzyny Kobro. W sztuce czy w historii sztuki XX wieku w odniesieniu do rzeźby bardzo mocno podkreślany jest moment powojenny, lata 60., 70., jako taki kluczowy moment dla przekraczania granic rzeźbiarskich przez artystów i artystki. Rosalind Krauss jest autorką takiego właściwie już kanonicznego dzieła, czy kanonicznego opracowania dotykającego owego problemu przekraczania granic rzeźby i tworzenia realizacji, które plasują się pomiędzy różnymi gatunkami artystycznymi, a często też w poprzek różnych kategorii artystycznych. I Rosalind Krauss, między innymi właśnie w tym eseju Sculpture in the Expanded Field, ale też w swojej książce Passages in Modern Sculpture, która się ukazała dwa lata wcześniej, bardzo mocno akcentowała ten moment właśnie transgresji i działań rzeźbiarskich, które pasowały się na styku rzeźby, działań przestrzennych, często działań też performatywnych, architektury, krajobrazu i rzeźba w tym momencie, o którym pisze Rosalind Krauss, jest przez nią identyfikowana jako działanie, które rozmywa się w tych różnych kategoriach, które właśnie bardzo mocno odcina się od tego wszystkiego, co do tej pory było rozumiane pod pojęciem rzeźby, ale należy jednak zaznaczyć, że ten moment odcinania się i pewnego różnicowania się rzeźby względem swojej ukonstytuowanej przez wieki tradycji tworzenia dzieła plastycznego, jakim jest rzeźba i myślenia o rzeźbie też w kategoriach estetycznych czy teoretycznych, ten moment odcinania się on mocno zaznaczył się też wcześniej, właśnie w latach 20. i 30., gdy pojęcie rzeźby zaczęło być mocno redefiniowane przez artystów i artystki właśnie działających jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. A to przeciwko czemu, czy wobec czego zaczęli się ci twórcy i twórczyni ustosunkowywać, to było przede wszystkim myślenie o dziele rzeźbiarskim w kategoriach malarskich. Przez wieki pewnym takim ukonstytuowanym sposobem myślenia o rzeźbie, też komentowania rzeźby i patrzenia na rzeźby, były kategorie zaczerpnięte z malarstwa, z myślenia o malarstwie. Chociażby kształtowanie rzeźby zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej, która jednocześnie warunkuje, że rzeźba jest
tak zakomponowana, że istnieje pewien taki idealny, wymarzony, wypracowany na bazie wykresu perspektywicznego widok, z którego, czy punkt, z którego rzeźba powinna być oglądana. Z drugiej strony akcentowano też pewne takie zamknięcie, odcięcie bryły rzeźbiarskiej od otoczenia, właśnie zamknięcie jej w idealnej formie, w formie, która będzie właśnie manifestacją pewnego wyobrażenia o idealnym ciele i która będzie jednocześnie opisana bardzo precyzyjnie zaznaczonym konturem, czyli ta granica pomiędzy światem zewnętrznym a światem estetycznym, czyli rzeźbą, miała być bardzo wyraźnie zaznaczona. I to były kategorie, które, no i właśnie, że rzeźba jest czymś, co, na co się patrzy, co się ogląda. I to były kategorie, które w początkach XX wieku, ale też oczywiście w XIX wieku, to nie jest tak, że to są jakieś takie punktowe momenty, w których odbywają się takie przeobrażenia. W początkach XX wieku owe kategorie malarskie przekładane do rzeźby zaczęły być rozluźniane, czy zaczęły być też kwestionowane na rzecz poszukiwania pewnej odrębności rzeźby w stosunku do malarstwa. I ta odrębność, tu jeszcze grafika Honoré Daumiera pokazująca właśnie taki karykaturalny widok salonu z 1857 roku, w której właśnie rzeźba jest tym takim obiektem drugorzędnym, o mniejszym znaczeniu niż malarstwo. Nie wiem, czy Państwo znają to powiedzenie Eda Reinhardta, takiego malarza działającego na początku drugiej połowy XX wieku, że rzeźba, taka bardzo krótka definicja rzeźby, że rzeźba jest tym, na co się wpada, chcąc obejrzeć, cofając się, chcąc obejrzeć obraz. Tak mniej więcej zostało to spuentowane przez Reinhardta. I tutaj Honoré Daumier trochę jakby w tym tonie komentuje właśnie taką drugorzędność i pewną nieistotność rzeźby jako czegoś, co jest, właśnie przekładając te kategorie malarskie, nigdy nie osiągnie tego, co malarstwo będzie w stanie osiągnąć, tylko pewnego kunsztu też, operowania farbą, niuansami, tworzenia iluzji głębi, więc rzeźba według tych kategorii była jakby skazana na niepowodzenie, jakby porównując ją z malarstwem. Ale to, co zaczęło dziać się na początku XX wieku, to jest właśnie przeformułowanie czy stworzenie odrębnej rzeźbiarskiej gramatyki, w której pojawiły się, no właśnie, nie tylko nowe składniki jakby tej struktury rzeźbiarskiej, nie tylko inny sposób definiowania w ogóle, czy myślenia o pewnym wolumenie rzeźbiarskim, o bryle rzeźbiarskiej, ale także nowe materiały i też nowe metody pracy. Ale także właśnie redefinicja czy przemyślenie tego, jak rzeźba funkcjonuje w stosunku do swojego otoczenia, jak też gra ze swoim otoczeniem, zarówno tym właśnie fizycznym, takim materialnym, tą ramą architektoniczną, w której się znajduje. Na jednej z reprodukcji widzą Państwo kontrrelief autorstwa Władimira Tatlina, który właśnie używał przestrzeni architektonicznej, ramy, konstrukcji architektonicznej jako też elementu, który miał być włączony w kompozycję właśnie rzeźbiarską. I tutaj właśnie jest kilka przykładów tego, w jaki sposób zaczęto akcentować te elementy, które zaczęto uważać, że są właśnie esencjonalne dla myślenia o rzeźbie. Czyli nie perspektywa zbieżna i kształtowanie jednego optymalnego widoku, tylko myślenie o rzeźbie przez pryzmat przestrzeni, ale też czasu, bo czas naturalnie też był włączany w te dyskusje i refleksje na temat rzeźby jako kategoria, która jest powiązana z procesem jakby istnienia rzeźby w przestrzeni. W tym czasie też można zaobserwować zainteresowanie, chociaż tutaj nie chcę powiedzieć i też nie chcę, żeby Państwo zrozumieli to w ten sposób, że tutaj przekładam jakby odkrycia w obszarze nauk ścisłych i rozważania filozoficzne na temat przestrzeni, przekładam bezpośrednio na sztukę. Nie, sztuka naturalnie w bardzo różny sposób czerpała z takich odkryć, jak właśnie myślenie o przestrzeniach więcej niż trójwymiarowych, myślenie o czwartym wymiarze, myślenie o przestrzeniach o n liczbie wymiarów, czyli właściwie nieskończonej ilości wymiarów, myślenie o zakrzywieniach przestrzennych, geometria nieuklidesowa. I te zagadnienia, one były bardzo wyraźnie dyskutowane w obszarze
w obszarze nauk ścisłych, w obszarze fizyki, w obszarze matematyki, też w obszarze filozofii i pojawiały się jako istotny głos, który także docierał w obszar pewnych tekstów kultury, czy właśnie szerszej świadomości na temat tego, czy pobudzał refleksję na temat konstrukcji świata i właśnie też roli sztuki, czy sposobu myślenia o sztuce, o rzeźbie w kontekście właśnie pewnej niejednoznaczności przestrzeni, nie przestrzeni jako pewnego statycznego wykresu, takiego kartezjańskiego modelu, który jest wyznaczany przez stałe pozycje, tylko myślenie też o przestrzeni jako relacji, zmiennej relacji elementów między sobą i względem siebie. I uważam, że to było istotne, właśnie niekoniecznie takie dosłowne przekładanie pewnych teorii, koncepcji naukowych, co też miało miejsce, bo i kubiści dosyć dosłownie odnosili się do właśnie traktatów matematycznych, czy właśnie odkryć matematycznych. Mikołaj Matiuszyn też nawiązywał do chociażby koncepcji Łobaczewskiego i właśnie zakrzywień przestrzennych pojawiały się, tak jak u Elisickiego, też dosyć bezpośrednie nawiązania, natomiast naturalnie w sztuce to wybrzmiewało już na innym poziomie, też za pomocą zupełnie innych mediów i pewnej refleksji w ogóle nad konstrukcją świata i naszym sposobie odbioru świata i myślenia o świecie. To jeszcze tylko pokażę Państwu taką ilustrację zamieszczoną w traktacie, właśnie z podręczników matematycznych, ukazująca modele matematyczne, które miały pomagać wizualizować różnego rodzaju takie aberracje przestrzenne, czy właśnie pewne zakrzywienia przestrzenne, przestrzenie wielowymiarowe, które miały być próbą właśnie przełożenia pewnego abstrakcyjnego modelu myślenia na formę, która będzie zdolna do percepcji przez człowieka. Ale przechodząc do Katarzyny Kobro, takim leitmotivem jej teorii, ale też praktyki rzeźbiarskiej stała się właśnie przestrzeń. Przestrzeń, która dla Katarzyny Kobro stanowiła właśnie domenę rzeźby. Przestrzeń była dla niej czymś, co właśnie miało poddawać się, czy być kształtowane plastycznie przez dzieło rzeźbiarskie. I w jednym ze swoich tekstów, tych tekstów nie ma dużo, jednym z ważniejszych jest ten taki manifest, można powiedzieć, jej koncepcji rzeźby, który ukazał się w czasopiśmie Europa. W jednym z tych tekstów Katarzyna Kobro pisała: rzeźba jest kształtowaniem przestrzeni. Należy stanowczo i bezpowrotnie raz na zawsze uświadomić sobie, że rzeźba nie jest ani literaturą, ani symboliką, ani indywidualną psychologiczną emocją. Jest wyłącznie kształtowanie formy w przestrzeni. Rzeźba zwraca się do wszystkich ludzi i przemawia do nich jednakowo. Jej mową jest forma i przestrzeń. Rzeźba stanowi część przestrzeni, w jakiej się znajduje, dlatego nie powinna być od niej odłączona. Rzeźba wchodzi w przestrzeń, a przestrzeń w nią. Bryła jest kłamstwem wobec istoty rzeźby, zamyka ona rzeźbę i oddziela ją od przestrzeni. Jest bardzo wyraźny głos i taki głos właśnie wskazujący na to, że otoczenie, czy w ogóle problematyzujący kwestie relacji między rzeźbą a otoczeniem, pomiędzy właśnie dziełem rzeźbiarskim, a tym, co znajduje się poza jego granicami i w ogóle myśleniem o granicach dzieła rzeźbiarskiego. Chciałam Państwu pokazać zdjęcie, które ono nie było nigdzie publikowane jeszcze. Znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, pokazujące, to jest fotografia z jednej z wystaw pokazujących pracę Katarzyny Kobro, ale też Władysława Strzemińskiego, to akurat rzeźba Katarzyny Kobro, w takim dość szczególnym otoczeniu. Na tej wystawie, która została otwarta zaledwie kilka lat po śmierci Katarzyny Kobro. Jej prace, niektóre z tych prac zostały zaprezentowane na podłodze, właśnie bez postumentów, ustawione na podłodze. I też specyficzna kolorystyka tej, no nie wiem, jakiegoś właśnie linoleum, czy jakiejś wykładziny, na której została ustawiona ta praca, też intrygujące jakby współgra, czy wchodzi w dialog, czy odwrotnie, że właśnie praca wchodzi w dialog z tym takim materialnym, dosłownym otoczeniem i właśnie kształty, formy rzeźby w jakiś sposób odnoszą się też do tego, co jest wokół, czy odwrotnie, że ta sytuacja przestrzenna sprawia, że rzeźba i architektura, rzeźba i właśnie ten wystrój wnętrza, który tam jest, czyli ta przestrzeń fizyczna, dosłowna, ta przestrzeń, która jest zajmowana przecież przez widzów, odbiorców, że ona staje się w jakiś sposób uruchomiona właśnie przez samą rzeźbę.
Zagadnienie bazy rzeźbiarskiej, które właśnie krótko zasygnalizowałam w poprzednim zdjęciu, ono było dosyć takim newralgicznym, często podejmowanym w dyskusjach tego czasu problemem, pojawiającym się chociażby w tekstach czy wypowiedziach rosyjskich, nie tylko rosyjskich konstruktywistów, tak się używa tego sformułowania rosyjski konstruktywizm, ale naturalnie w ramach tego rosyjskiego konstruktywizmu byli i Białorusini, i Ukraińcy, i wiele innych nacji, i Litwini, Łotysze, więc tutaj w ramach tego konstruktywizmu wschodnioeuropejskiego, może tak powiem, problem bazy rzeźbiarskiej naturalnie też wybrzmiewał, bo baza rzeźbiarska przez teorię rzeźby, przez estetykę była konotowana jako coś, co właśnie wyodrębnia obiekt rzeźbiarski z takiego właśnie świata przedmiotów fizycznych, ze świata przedmiotów trójwymiarowych. I myśląc o rzeźbie, która jest przedmiotem fizycznym w przestrzeni, jest trójwymiarowym obiektem w przestrzeni naszego otoczenia, artyści właśnie stosując bazę rzeźbiarską często jakby wykorzystywali, czy myśleli o tym elemencie jako właśnie czymś, co eksponuje i odcina, też odsuwa względem odbiorcy, że jakby stawia granicę pomiędzy porządkiem estetycznym, który jest związany właśnie z tym byciem, czy życiem rzeźby, a tym doświadczeniem życia codziennego, które już jest poza granicą tego porządku estetycznego. I problem bazy rzeźbiarskiej zaczął się pojawiać w dyskusjach, no właśnie, czy to w kręgu konstruktywizmu, gdzie tak mocne i tak wyraźne były hasła zbliżenia sztuki do życia, właśnie zejścia z takiego poziomu estetycznego na poziom codzienności, a później też w konsekwencji haseł, jak właśnie u produktywistów, włączenia sztuki w taką bezpośrednią też produkcję i wyjścia ze sztuką w świat właśnie produkcji, w świat industrii, w świat przemysłu, w świat takich codziennych obiektów. Ale ten problem też wybrzmiewał u innych twórców, jak chociażby u Konstantina Brancusiego, który bardzo skrupulatnie i precyzyjnie aranżował sposób prezentowania swoich prac, ustawiając je na takich niby cokołach, niby postumentach, ale których funkcja nie do końca była określona. Znaczy one, tutaj też pokażę Państwu inną fotografię, które właśnie były pomiędzy czymś takim przypadkowym, czymś bardziej zaczerpniętym ze świata przedmiotów takich właśnie naturalnych, jakieś odpryski skalne, właśnie takie obiekty, których funkcja nie do końca była zdefiniowana. I ta rzeźba, ten postument u Brancusiego i granica pomiędzy tym, co jest rzeźbą, a postumentem też celowo była często zacierana, także ta granica już nie była tak czytelna jak w przypadku rzeźby, no chociażby tej takiej salonowej, XIX-wiecznej, wystawianej do oglądania przez publiczność masową. W przypadku Brancusiego też istotne jest, że te fotografie, cała seria fotografii, cały zestaw fotografii, które znajdują się w archiwum Centre Pompidou w Paryżu, te fotografie w dużej mierze wykonywał sam Brancusi. To jest też istotne, bo to jest taka trochę samoinscenizacja tego i decyzja o tym, w jaki sposób rzeźba ma być prezentowana i jak ma się prezentować właśnie w tym odbiorze już takim za pomocą reprodukcji. Ale Katarzyna Kobro również problematyzowała za pomocą swojej praktyki rzeźbiarskiej kwestię właśnie odcięcia rzeźby od otoczenia poprzez bazę, poprzez postument, chociażby wprowadzając czy tworząc realizację na bardzo wczesnym etapie swojej twórczości, jeszcze właśnie tak w takim zawieszeniu pomiędzy środowiskiem czy bycia, jeszcze w tym środowisku konstruktywistów, a później już swoją działalnością na terenie Polski. Katarzyna Kobro chociażby stworzyła znane z rekonstrukcji, ale reprodukcja tej pracy zamieszczona chociażby w traktacie Kompozycja przestrzeni obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, stąd też możliwe było wykonanie, dosyć wierne wykonanie owej rekonstrukcji. Ale tworzyła rzeźby, które miały być właśnie zawieszone. Znane są dwie tego typu prace, które stworzyła Katarzyna Kobro. Być może ich było więcej, natomiast dostępne źródła nie są w stanie przynieść żadnych nowych rozstrzygnięć w tej kwestii.
Interesującym przykładem jest ta praca, która jest znana właśnie z częściowej rekonstrukcji, bo fragmenty tej rzeźby, one znajdowały się w magazynach Muzeum Sztuki w Łodzi i zostały zrekonstruowane przez Bolesława Utchina w 1967 roku, znaczy uzupełnione. Ale tutaj widzą Państwo, że coś, co można by było traktować jako taką podstawę, czy taką zredukowaną wersję postumentu, że Katarzyna Kobro w tej pracy wprowadziła jako element kompozycji rzeźbiarskiej. I wskazują na to chociażby takie momenty tej pracy, jak tutaj po lewej stronie wychodzenie tej wygiętej w kształcie łuku wstęgi, wychodzenie poza właśnie tą podstawę, czy tą właśnie trójkątną część, że jakby połączenie, czy jakby pokazanie, że ta część również stanowi element kompozycji rzeźbiarskiej, że rzeźba nie kończy się na tej trójkątnej podstawie, tylko że ta trójkątna podstawa jest trochę tak wchłaniana przez kompozycję rzeźbiarską, przez inne kształty. Nie wiem, czy Państwo to widzą tutaj, chodzi mi o ten moment. Tak. No tu jeszcze jedno ujęcie właśnie pokazujące z kolei z drugiej strony, że ten łuk, wygięty w kształt łuku element tutaj właśnie obejmuje tą trójkątną podstawę. Katarzyna Kobro pisała też oprócz właśnie jakby rozbijania bryły rzeźbiarskiej poprzez właśnie takie problematyzowanie kwestii podstawy. Katarzyna Kobro pisała też o tym, że rzeźba powinna ramować przestrzeń, nie odcinać ją od, nie odcinać otoczenie od rzeźby, ale powinna kształtować czy właśnie komponować ją za pomocą kształtów plastycznych, za pomocą po prostu form rzeźbiarskich, które jednak nie powinny jej zamykać jak w pudełku, tylko powinny nadawać jej kształt poprzez właśnie takie ramowanie. I tutaj widzą Państwo takie fragmenty pracy, gdzie można powiedzieć, że powstają takie wirtualne wolumeny, jak to tak roboczo trochę nazywam, takie właśnie niematerialne jak gdyby wolumeny powietrza, wolumeny przestrzeni, które są akcentowane przez ramę utworzoną przez kształty rzeźbiarskie, kompozycyjne. Więc ta gra pomiędzy pełnym, pustym, pomiędzy tym, co właśnie jest materialne, tym, co jest niematerialne, pomiędzy płaszczyzną, a wrażeniem pewnej wolumetryczności, czy właśnie budowania wrażenia trójwymiarowości, to są istotne założenia koncepcji rzeźbiarskiej Katarzyny Kobro, a właśnie też jej praktyki artystycznej. Poza tym Katarzyna Kobro nie ma dużo tego typu przykładów. Dotychczas dostępny materiał nie dostarcza dużej ilości tych przykładów, ale są właśnie zdjęcia pokazujące, że Katarzyna Kobro eksperymentowała też z ustawieniem, z orientacją rzeźb. To znaczy, że ta zasada jednego optymalnego widoku, tego właśnie, że rzeźba jest jakby z pewnym takim petryfikowanym tworem, który ma swój front, ma swój tył, ma swoje boki, dół, przód i tak dalej, że jest czymś jednak arbitralnym i że może być właśnie zastąpiona czymś takim bardziej arbitralnym, może być zastąpiona sposobem myślenia o kierunkach przestrzennych jako wartościach arbitralnych, które ustanawiane są wraz właśnie z procesem oglądania, wraz z procesem przemieszczania się człowieka względem rzeźby wokół niej. I tu widzą Państwo dwie rzeźby. Tutaj wskazuję na nie kursorem. O, wrócę. Ta rzeźba i ta, które zostały ustawione w innej orientacji niż zazwyczaj są reprodukowane i też znane po prostu z innych reprodukcji, jeszcze też za czasów życia Katarzyny Kobro. Więc mamy taką sytuację, że nie wiemy do końca, kto stał za tą decyzją. No można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że to jest 1933 rok, Katarzyna Kobro była zaangażowana w tworzenie tej wystawy, więc można przyjąć, że no wbrew jej woli no nikt nie obrócił tych rzeźb, albo że to nie była pomyłka, skoro na oficjalnej fotografii się tak zostały zaprezentowane.
Więc można uznać, że Katarzyna Kobro zdecydowała się właśnie, chcąc niejako pójść za tą myślą o arbitralności kierunków przestrzennych, o tym, że rzeźba nie jest pewnym takim statycznym obiektem, który ma jeden punkt widzenia, że właśnie na który się patrzy z jednego punktu widzenia, że właśnie to myślenie o przestrzeni, ruchu tutaj zostało w ten sposób zaakcentowane. Jeszcze jeden przykład z wystawy, która właśnie odbyła się niedługo po śmierci Kobro i Strzemińskiego, i jedna z jej prac właśnie pokazana, obrócona o 180 stopni w stosunku do tego, jak była pokazywana na innych reprodukcjach czy właśnie na innych wystawach. Ta wystawa powstawała przy współpracy bardzo bliskich przyjaciół i osób współpracujących z Kobro i Strzemińskim. Więc no tutaj naturalnie to już jest ekspozycja, przy której Kobro nie mogła nic powiedzieć, bo już nie żyła wtedy. Natomiast można uznać, że skoro ta rzeźba została obrócona, była to decyzja podjęta przez osoby, które jednak znały bardzo dobrze twórczość Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego i też wiedziały o tym, tak jak chociażby Julian Przyboś, który z nimi był bardzo blisko związany i który uczestniczył właśnie, był inicjatorem tej wystawy i uczestniczył w tworzeniu tej wystawy, że może właśnie była to decyzja podyktowana tym, że widział, że ta praca była już wcześniej ustawiana w innej orientacji. Ale jeszcze właśnie a propos ruchu, a propos też postaci odbiorcy, odbiorczyni w kontekście rzeźb Katarzyny Kobro. W jej pismach, przede wszystkim w kompozycji przestrzeni, obliczeniach rytmu czasoprzestrzennego pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia właśnie odnośnie tego zagadnienia ruchu, cielesności. Mianowicie eksplicite pojawiają się pasaże odnoszące się do tego, że rzeźba jest też współtworzona, jest tworzona przez czas i przestrzeń, ale czas i przestrzeń tworzą pewien rytm czasoprzestrzenny uaktywniany przez ruch odbiorcy wokół rzeźby. I że wyłanianie się kształtów rzeźbiarskich w miarę procesu obchodzenia rzeźby dookoła, w miarę oglądania rzeźby z różnych stron. Dla nas dzisiaj to jest oczywiste, że chodzimy wokół rzeźb, schylamy się, patrzymy od spodu, patrzymy od góry. Natomiast w początku XX wieku cały czas bardzo silnie przebijała w myśleniu o rzeźbie i też w odbiorze rzeźby właśnie ta myśl o pewnym uprzywilejowanym widoku rzeźby i nieruchomości odbiorcy. Więc tak eksplicite wyrażone rozważania, czy tak eksplicite wyrażone myśli o tym, że odbiorca właśnie ma być tym ruchomym widzem, a nie statycznym, niestatyczną postacią, były niezwykle ważne. I ten ruch, o którym mówiła Kobro, on właśnie dotyczył zarówno kształtów rzeźbiarskich, tych poszczególnych elementów, które się wyłaniają, które czasem są linią, czasem są płaszczyzną, zależnie od tego, gdzie się stoi, z jakiego punktu patrzy się na rzeźbę, ale też dotyczył, w przypadku rzeźb wielobarwnych, dotyczył właśnie pewnego ruchu kolorystycznego, kontrastów barwnych, które nadają rzeźbie alternatywną kompozycję w stosunku do tych materialnie istniejących kształtów. Że jakby według innej dynamiki przebiega postrzeganie kolorów niż postrzeganie konkretnych kształtów. Tu jeszcze pokażę Państwu taki rysunek zamieszczony właśnie w kompozycji przestrzeni, pokazujący schematycznie właśnie tą pracę jako serię płaszczyzn kolorystycznych rozmieszczonych na kartce papieru. I proszę zwrócić uwagę na ten środkowy, centralny element, który tutaj jest jedynym białym elementem całej kompozycji, że on jakby przez to, że jest biały, traci jakby swoją taką centralizującą moc, że jest osłabiony względem właśnie tych innych elementów. Też właśnie włączanie koloru na krawędziach poszczególnych płaszczyzn, to wszystko właśnie miało budować pewien rytm czasoprzestrzenny, właśnie ten rytm kolorystyczny, który istniał równolegle do tego rytmu konkretnych połączeń, tych fizycznych połączeń pomiędzy kształtami. I te dwa rytmy no, nigdy nie mogą być postrzegane równocześnie. Tutaj, mimo że znana Państwu ilustracja kaczko-zająca, czy zająco-kaczki, różnie to jest właśnie tłumaczone. Hadden Entenkopf z traktatu zamieszczona ilustracja, czy zamieszczona przez Wittgensteina w jego też traktatusie, ale tutaj właśnie pochodząca z jednego z czasopisma, jako pewien taka iluzja optyczna, że nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie identyfikować, czy postrzegać tego rysunku jako kaczki i jako zająca. Albo widzimy kaczkę, albo widzimy zająca.
Więc jakby podsumowując ten fragment o Katarzynie Kobro, czyli stworzona przez Kobro koncepcja rzeźby, bardzo mocno zaakcentowała po pierwsze otwarcie rzeźby obiektu rzeźbiarskiego na przestrzeń, na otoczenie, rozluźniła ową granicę pomiędzy porządkiem estetycznym, a tym porządkiem jednak doświadczenia codziennego, tą przestrzenią zajmowaną przez odbiorcę. A poza tym włączyła też na poziomie teoretycznym, ale właśnie również, jeżeli chodzi o strukturę samej rzeźby, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania kompozycyjne, włączyła również odbiorcę jako element strukturalny samego dzieła rzeźbiarskiego. Włączyła jego ruch, jego percepcję, ale też właśnie jego doznania kinestetyczne i też pewną właśnie kinetykę i cielesność, obecność cielesną, która się pojawiła jako element konieczny dla zaistniałego rytmu czasoprzestrzennego spajającego całą rzeźbę. Te rozważania dotyczące właśnie relacji rzeźby z otoczeniem, rzeźby też z odbiorcą, bardzo mocno wybrzmiały w czasach powojennych, w latach 60., latach 70. Były podnoszone przez różnych twórców, ale tutaj i twórczynie, natomiast tutaj chciałam się skupić przede wszystkim na sztuce, na wybranych przykładach z obszaru minimal art. A to dlatego, że minimal art bardzo wyraźnie i bardzo dosłownie odniósł się do problemów podejmowanych przez praktykę i teorię rzeźbiarską pierwszej połowy XX wieku. Bardzo wyraźnie odniósł się właśnie do tych zagadnień, które miały wyprowadzić rzeźbę poza jej dotychczasowe ramy, tych zagadnień, które stały się przedmiotem analizy i przedmiotem eksperymentów artystycznych w latach 20. czy 30. Więc stąd kilka przykładów właśnie odnoszących się do twórczości twórców związanych z minimal art. Jednym z tekstów, w którym ta problematyka mocno wybrzmiewa, jest tekst Donalda Judda Specific Objects. Drugim z takich kluczowych tekstów, które wprowadziły właśnie pewne ramy, czy stworzyły pewne ramy teoretyczne dla myślenia, dla przeformułowywania myślenia o rzeźbie w latach 60., był tekst Roberta Morrisa Notes on Sculpture. Te eseje, one stworzyły właśnie ramę, która sprawiła, że na poziomie też teoretycznym, nie tylko na poziomie praktyki rzeźbiarskiej, praktyki twórczej, ale też na poziomie teoretycznym, minimal art zyskał bardzo solidne podbudowy i też był szeroko komentowany, też szeroko recypowany z punktu widzenia krytyki artystycznej, ale z punktu widzenia też właśnie pewnej teorii sztuki tego czasu. Donald Judd, wprowadzając w tytule swojego eseju owe określenie Specific Objects, bardzo wyraźnie położył akcent na to, że rzeźba nie jest właśnie rzeźbą, jest pewnym specyficznym obiektem, specyficznym, czyli posiadającym konkretne wymiary, konkretną masę, czy konkretną skalę, konkretny kształt, jest obiektem, czyli właśnie zbliżenie rzeźby i myślenia o rzeźbie w kierunku no właśnie fizycznych obiektów, a nie właśnie tych dzieł sztuki, które funkcjonują jednak w pewnym takim wyizolowanym, przynajmniej w założeniu, funkcjonują w pewnym wyizolowanym kontekście estetycznym. Robert Morris w swoich tekstach, bo nie tylko właśnie Notes on Sculpture, ale też wiele innych tekstów, bardzo mocno akcentował również w przypadku minimal art skupienie na właśnie tych elementach, czy tych właściwościach dzieła rzeźbiarskiego, które odróżniają je od malarstwa, czyli właśnie skala, czyli położenie, orientacja i relacja wobec przestrzeni, wobec otoczenia architektonicznego, tego dosłownego, fizycznego, ale też właśnie relacja w stosunku do odbiorcy. Tutaj widzą Państwo pracę L-Beams, która była pokazywana na kilku wystawach w latach 60. I w ramach tych wystaw ułożenie tych identycznych jednak elementów w kształcie litery L, to ułożenie zmieniało się zależnie od miejsca, w którym były eksponowane te prace. I to ułożenie, czy ta różnica w ułożeniu była też tym, co definiowało gdyby sens tych dzieł, że ten sens był wyprowadzony z samej struktury wewnętrznej dzieła sztuki, czyli jego złożoności w kierunku pewnej prostoty kształtów, uproszczenia kształtów i przesunięcia ciężarów w kierunku relacji zewnętrznych,
To jest właśnie ten taki termin często pojawiający się w kontekście minimal art, właśnie nie relacje wewnętrzne, nie struktura wewnętrzna dzieła, jego kompozycja, jego układ, tylko właśnie relacja dzieła z jego otoczeniem. Istotne jest również, jakby tutaj pomijam kwestię pewnej seryjności, też jakby poglądania czy romansowania z przemysłem i z metodami przemysłowej produkcji, bo to jest trochę inny temat, natomiast on też był niezwykle istotny, że właśnie te specific objects, one miały też zostać odarte z takiego właśnie jednostkowego myślenia o dziele sztuki jako pewnym unikacie, niepowtarzalnym unikacie i właśnie przesunięcie jakby zainteresowania w kierunku seryjności, powtarzalności. Ale to jest wątek, który już wykracza poza tematykę dzisiejszego wykładu. Więc tutaj wracam właśnie do Elbeams Morrisa. Tu jest inna praca Roberta Morrisa, Mirrored Cubes z 1965 roku. Praca, która w sposób, powiedziała, bardzo dosłowny właśnie mówi o tych zewnętrznych relacjach, na które zwróciłam uwagę przed chwilą. Znaczy odbijanie się człowieka w tych właśnie lustrzanych powierzchniach pokazuje właściwie, czy zwraca, tworzy tą relację, tworzy pewną świadomość oglądania dzieła sztuki, ale jednocześnie świadomość istnienia tego dzieła sztuki poprzez bycie oglądanym. Czyli ta relacja jest właśnie przesunięta w kierunku tego, co jest na zewnątrz. Nie pewnej złożoności, nie pewnego układu wewnątrz, czy estetycznego, czy właśnie układu wewnątrz samego dzieła, tylko układu, który jest wniesiony do tych zewnętrznych relacji z człowiekiem, z jego otoczeniem i też z otoczeniem właśnie galeryjnym samego dzieła sztuki. Istotne też jest, żeby wspomnieć, że właśnie pewna złożoność i pewna struktura i właśnie kompozycja, ona nie jest analizowana czy właśnie tworzona w odniesieniu do pojedynczych prac, obiektów, tylko owa struktura, kompozycja, ona odnosi się do grup obiektów, które są takie same, które właśnie są maksymalnie uproszczone na rzecz kompozycji stworzonej przez właśnie te pojedyncze elementy. Jeszcze jedno zdjęcie pokazujące właśnie Mirrored Cubes w trakcie oglądania. I właśnie też zmiana perspektyw, zmiana widoków, zmiana tego, jak osoba patrząca na tę pracę też sama siebie widzi w różnych konstelacjach, w różnych momentach, też w różnej relacji do samej pracy, ale też do otoczenia. W kręgu minimal art, choć Richard Serra jest, powiedzmy, już trochę późniejszą generacją, odrobinę późniejszą generacją niż Robert Morris i Donald Judd, ale jednak bardzo mocno też zahaczył i bardzo mocno był związany z twórczością, właśnie artystów takich jak Judd czy Morris. Był też Richard Serra, który w latach 60., później latach 60. rozpoczął swoją działalność artystyczną od prac, które były zapisem, można powiedzieć, jego działań w przestrzeni z obiektami, które później stawały się właśnie takimi elementami rzeźbiarskimi. Tu pokażę Państwu jeden z filmów i za chwilę go skomentuję. Tytuł tego filmu brzmi Hand Catching Lead i ołów był materiałem, z którym Serra w latach 60., pod koniec lat 60. często pracował. Tutaj właśnie próbuje złapać takie ołowiane fragmenty, które właśnie spadają z góry.
I jest to praca, która wprowadza, tylko wrócę do prezentacji. Jest to praca, która wiąże się z serią innych działań właśnie z użyciem ołowiu, gdzie jakby na dwóch poziomach, czy na dwa etapy rozkłada się to tworzenie dzieła sztuki, że z jednej strony jest tam proces i proces, który jest właśnie relacją ciała człowieka, jego aktywności w przestrzeniu, też używaniu elementów tych właśnie takich później rzeźbiarskich, ale wcześniej właśnie takich jeszcze nie będących rzeźbą, do tego, żeby opisywać jak gdyby też fizycznie, materialnie ową przestrzeń. Ołów, który zastygał w narożnikach, tworzył no, taki odcisk, ślad właśnie tego układu właśnie stykających się ścian i podłogi, ale jednocześnie był zapisem działania człowieka, był zapisem właśnie przemieszczania się, ruchu i wykorzystywania tego materiału właśnie w takim ujęciu. A to, co widzą Państwo na tym dolnym zdjęciu, na dolnej fotografii, są właśnie układy tych zastygłych fragmentów, tych narożników utworzonych z ołowiu, które Richard Serra później układał w przestrzeni galeryjnej. I te relacje pomiędzy właśnie ciałem, ruchem, architekturą, rzeźbą u Richarda Serry w taki właśnie nieoczywisty sposób w latach 60. funkcjonowała, właśnie w taki sposób jeszcze procesualny, w którym materiał, w którym rzeźba, to co powstawało finalnie, właściwie było zapisem wcześniejszego ruchu, wcześniejszego działania, ale nie było tylko dokumentacją, było też jakby istniejącym właśnie w przestrzeni galeryjnej, wystawianym obiektem sztuki, obiektem rzeźbiarskim. W pracach właśnie w czasie lat 60., na początku 70. Serra wykorzystywał ołów też tworząc tego typu aranżacje, które właśnie miały z jednej strony właśnie być zapisem działania sił na siebie, tak jak właśnie tutaj napierania czy podtrzymywania się wzajemnego ścian tego niedomkniętego prostopadłościanu, czy właśnie rolowania fragmentów blachy, czy właśnie ołowiu i próby właśnie mierzenia się z tym materiałem, czy tak jak chociażby tutaj jakby używania tych sił i napięć pomiędzy obiektem rzeźbiarskim, architekturą, jako właśnie takiego bardzo silnego związku. W późniejszych latach Richard Serra bardzo mocno też zaczął eksponować czy włączać w ogóle w sytuację rzeźbiarską i też w swoich pismach kłaść nacisk na włączenie odbiorcy człowieka w sytuację właśnie rzeźbiarską, w sytuację aranżowaną czy w jakiś sposób projektowaną przez rzeźbę. Tutaj Delineator z lat 70., praca, która nie tylko jakby miała odnosić się do przestrzeni za pomocą swojego ułożenia, czy za pomocą takich bardzo prymarnych, podstawowych kierunków, jakby też powtarzać pewne cechy samej architektury, samego wnętrza i tworzyć pewien taki właśnie wirtualny wolumen pomiędzy tymi płytami stalowymi, ale była to praca, która zakładała również właśnie wejście do tej sytuacji rzeźbiarskiej, czyli włączenie człowieka jako elementu tej kompozycji rzeźbiarskiej. Tutaj widzą Państwo jeszcze takie ujęcie. I jeszcze chciałam też przytoczyć cytat właśnie autorstwa Richarda Serry, w którym opowiada o tym, jak ciało, obecność właśnie ciała widza w przestrzeni stała się również tym częścią jego praktyki twórczej. I think about sculpture in an open and extended field. I found very important the idea of the body passing through space and the body's movement not being predicated totally on image or sight or optic awareness, but on physical awareness in relation to space, place, time and movement.
To bardzo mocno też wybrzmiewa w pracach z lat 90. właśnie takich elipsach i takich właśnie niedomkniętych okręgach, które też wielkoskalowych, właśnie takich przeskalowanych, można powiedzieć, nie na ludzką skalę, ale które w jakiś sposób zmieniają właśnie percepcję i odbiór otoczenia, które zaburzają właśnie możliwość oglądania pomieszczenia galeryjnego czy przestrzeni, w której znajduje się praca, według właśnie takich typowych nawyków percepcyjnych. Uniemożliwiają jakby znalezienie linii horyzontu, uniemożliwiają znalezienie pewnych pionów ścian, które też porządkują nasze bycie w świecie i też oglądanie świata. I też pozycjonowanie siebie względem otoczenia. Ciekawym przykładem odnoszenia się do postaci odbiorcy i ciekawym przykładem próby przeformułowywania koncepcji rzeźby właśnie w kierunku myślenia o rzeźbie jako dziele działalności twórczej, która współgra, która się odnosi do otoczenia, która odnosi się też do właśnie postaci odbiorcy, są prace Charlotte Pozynańskie, artystki, niemieckiej artystki, która w latach 50. zaczęła tworzyć przede wszystkim w obszarze malarstwa, pracowała też jako scenografka, projektowała scenografie teatralne, kostiumy teatralne, ale w latach 60. w takim bardzo krótkim przedziale właściwie dwóch lat, bo w roku 66 zaczęła, a w 68 skończyła, Charlotte Pozynańskie wykroczyła poza medium malarstwa w kierunku obiektów, które właśnie wykraczały czy wchodziły w przestrzeń, które też w założeniu miały być modyfikowalne, jeżeli chodzi o ich relacje względem otoczenia. Charlotte Pozynańskie, tutaj jest jeden z reliefów z serii B. Wcześniej właśnie był, w 66 powstawały tak zwane obrazy plastyczne, reliefy z serii A. Seria B to jest właśnie jeden z takich reliefów. Ale też tworzyła właśnie tego typu konstrukcje, które w założeniu te prace miały mieć modyfikowalne układy. Układy niezależne od woli artysty, tylko zależne, czy artystki w tym przypadku, tylko zależne od relacji przestrzennej, którą definiuje no właśnie galerzysta, którą definiuje kurator, którą definiuje kolekcjoner właśnie tej pracy i tworzyła je z takich właśnie modułowych elementów, które miały być układane, czy mogły być układane w różnej konstelacji, zależnie od tego właśnie jak tą kompozycję wyobrażał sobie nabywca tej pracy, bądź właśnie galerzysta, czy kurator. I Charlotte Pozynańskie przesunęła, znaczy z jednej strony tutaj widzimy jak jej praktyka twórcza jest dziś zakorzeniona pomiędzy minimal art i też taką seryjnością produkcji, też stosowała nie tylko właśnie wykonywała te prace czy elementy właśnie w tych zakładach przemysłowych, ale też stosowała bardzo zunifikowany system barwny, ten taki system RAL, który jest jakby zunifikowany i pozwala na powtarzalność i uzyskiwanie cały czas tych samych efektów kolorystycznych. Poza tym Charlotte Pozynańskie bardzo mocno akcentowała też próbę odejścia czy wyciągnięcia sztuki z takiej logiki właśnie kapitalistycznego nabywania dóbr i traktowania sztuki jako pewnego towaru luksusowego. Charlotte Pozynańskie w 1968 roku wycofała się w ogóle z działalności artystycznej właśnie dlatego, że zauważyła, czy jak sama właśnie pisała w swoich tekstach, że dostrzegła, że nie jest możliwa działalność społeczna poprzez sztukę, że sztuka i społeczeństwo są dwoma różnymi bytami i nawet to, że próbowała sprzedawać swoje prace po cenach produkcyjnych i też nie limitowała ich, jednak w pewnym momencie natrafiło na różne przeszkody właśnie natury związane z rynkiem sztuki, obrotem dziełami sztuki i też funkcjonowaniem sztuki w ramach rynku sztuki. Ale wracając do jej prac, czyli układy, które mogły być modyfikowane, które właśnie miały być modyfikowane, które nie miały jednego wzorca, tylko miały być układane, tworzone według wyobrażeń na temat relacji tego obiektu z przestrzenią, przez właśnie, nie przez artystkę. I w pracach najpóźniejszych, pochodzących
tutaj się, w tej dacie drugiej jest błąd, oczywiście chodzi o 1968, a nie 2068. Charlotte Poznańska tworzyła też takie struktury, to jest akurat właśnie seria obrotowych drzwi, które w założeniu miały być zamykane i otwierane przez odbiorców, przez widzów. Widzki i miały być zmienne, że ta struktura miała być zmienna. No w praktyce to, jak Państwo mogą się domyślać, różnie bywa, bo jak takie dzieło trafia do kolekcji, to już sobie tam za dużo nie można pozmieniać, jeżeli jest się właśnie osobą przychodzącą na wystawę. Więc czasami muzea rozwiązują to w ten sposób, że umieszczają rekonstrukcje, które można właśnie zmieniać, układ zmieniać właśnie wygląd tych prac i też ich przestrzenne ułożenie. Natomiast oryginały i ta myśl, która przyświecała Charlotte Poznańskiej no, w realiach jakby funkcjonowania obiektów sztuki, też w ramach instytucjonalnych, naturalnie tutaj natrafia na różnego rodzaju granice i obostrzenia. Jeszcze przeczytam Państwu fragment, znaczy fragment jednej z jej wypowiedzi. The things I make are variable, as simple as possible. Reproducible. They are components of a space, since they are like building elements. They can always be rearranged into new combinations or positions. Thus, they alter the space. I leave this alteration to the consumer. Właśnie, ona używała tego bardzo ładnego słowa konsument jako właśnie odbiorca sztuki. Who there be again and anew participates in the creation. I jakby idąc tym tropem właśnie ciała, relacji z otoczeniem, też właśnie tego, w jaki sposób dzieło rzeźbiarskie mediuje, można powiedzieć, pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem, chciałam trochę przeskoczyć. Kontekst i czasowo trochę inny, i też kulturowo i artystycznie inny. Bo chciałam tutaj krótko omówić dwie prace Józefa Robakowskiego, jego działania biologiczno-mechaniczne, które właśnie były sposobem, już oczywiście tutaj wykraczamy poza granice rzeźby i myślenie właśnie o rzeźbie w tych kategoriach, które przytoczyłam wcześniej, ale zwrócenie uwagi na pewien topos, który był tak istotny właśnie czy dla Katarzyny Kouro, czy właśnie dla twórców, o których mówiłam do tej pory, to znaczy właśnie sztuka jako pewna mediacja pomiędzy otoczeniem a człowiekiem, też budowanie pewnej świadomości, świadomości ciała również, ciała jego pozycjonowania się względem otoczenia. I Józef Robakowski stworzył między innymi taką pracę ćwiczenia na dwie ręce. Operatorem i też taką osobą, która dokumentowała ten proces był Zbigniew Warpechowski. I w tym filmie Robakowski chodził z dwiema kamerami, które trzymał w dwóch rękach, dwóch dłoniach, na różnych poziomach i rejestrował, synchronicznie tworzył dwa alternatywne obrazy tego, w jaki sposób, w jakim miejscu, w jakiej pozycji jest ciało względem swojego otoczenia. Znaczy rejestrował swoje otoczenie z dwóch różnych, zupełnie innych pozycji. Z pozycji prawej ręki, z pozycji drugiej ręki. I te dwa niekompatybilne obrazy były obrazem, zapisem właśnie obecności człowieka w świecie, obecności, tak górnolotnie zabrzmiało, ale jakby obecności człowieka w przestrzeni, w swoim otoczeniu i też zwrócenia uwagi czy pokazania na pewno właśnie zmienność tego, zmienność sposobu odbierania otoczenia i świata wokoło. Tutaj widzą Państwo właśnie dwa kadry, które pochodzą z dwóch kamer umieszczonych w dwóch rękach. I też ta orientacja właśnie względem stron świata, jakby pokazanie na pewną niespójność tego obrazu i że to, co my widzimy za pomocą wzroku, jest tylko jednym z elementów tego, w jaki sposób my jesteśmy w świecie, w jaki sposób to bycie w świecie jest, się odbywa i jest rozumiane, że właśnie nie tylko wzrok, ale też poprzez ciało, poprzez takie ucieleśnione widzenie odbywa się budowanie naszej relacji z otoczeniem. I w tym nurcie też, czy w tym kontekście też chciałam przywołać film Idę Józefa Robakowskiego, w którym, a to najpierw pokażę, potem powiem.
Zaraz, tak, muszę to tak zrobić. Idę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 77, 78, 9, 80, 81, 82, 83, 4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 115, 120, 121, 2, 123, 124, 125, 126, 127, 8, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 5, 156, 157, 8, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 182, 3, 184, 185, 6, 167, 178, 80, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 6, 197, 108, 109, 200. Film, którym Józef Robakowski wspina się po schodach wieży do ćwiczenia skoków spadochronowych w jednym z łódzkich parków, tam w okolicy stadion sportowy i ten proces właśnie wchodzenia, przemierzania czy wchodzenia po stopniach jest jednocześnie procesem rejestrowania zmian przestrzennych otoczenia, właśnie które jest wokół, też rejestrowania właśnie przestrzeni nie tyle poprzez jakby wzrok, tylko poprzez ruch ciała, poprzez właśnie mobilność samego Robakowskiego, który jednocześnie rejestruje te zmiany. Słyszymy zarówno właśnie jego głos, który coraz bardziej słabnie, słyszymy coraz jego większe zmęczenie, które towarzyszy temu procesowi fizycznego wspinania się na tą wieżę, ale jednocześnie widzimy, jak zmieniają się kadry, kadry, które właśnie nie są nagrywane czy rejestrowane na poziomie oka, tylko są rejestrowane kamerą przypiętą o wiele niżej. Czyli ta perspektywa i ten punkt, z którego patrzy Robakowski, nie jest właśnie tą perspektywą wysokości naszych oczu, tylko jest perspektywą gdzieś zamieszczoną w ciele, czy na poziomie właśnie innych części ciała, właśnie tego niezwyczajowego sposobu patrzenia na otoczenie. Więc ta praca właśnie dla mnie jest interesującym też takim komentarzem na temat
już zupełnie innego w latach, w których działał Chrobakowski, też za pomocą zupełnie innego jakby systemu, powiedzmy, też myślenia, ale zupełnie innych narzędzi, zupełnie innego medium artystycznego, jakie stosował Chrobakowski, też innej strategii artystycznej, ale jednak komentarza na temat właśnie jakby relacji pomiędzy ciałem, przestrzenią, pomiędzy doświadczaniem przestrzeni poprzez ruch jako właśnie doświadczanie głębi możliwej do jakby doświadczenia za pomocą zmiany pozycji ciała, nie za pomocą wrażenia wyłącznie wzrokowego. I kończąc dzisiejszy wykład, chciałabym jeszcze krótko zaznaczyć, czy wprowadzić do mojej narracji praktykę twórczą Alicji Bielawskiej, artystki, która działa na styku, no właśnie tutaj też już wykraczamy bardzo mocno, poza nawet jeszcze to, co można było zamknąć w kategorii, czy w granicach definicji rzeźby w odniesieniu do sztuki pierwszej połowy XX wieku, czy nawet jeszcze do sztuki lat 60. Czy właśnie początku 70. Praca Alicji Bielawskiej sytuują się na styku właśnie zarówno architektury, jak i rzeźby, jak i działań często właśnie performatywnych, które niekoniecznie są wykonywane przez samą artystkę, ale które są realizowane przez inne artystki, innych artystów, którzy pracują z Alicją Bielawską, którzy pracują też z jej właśnie obiektami rzeźbiarskimi. Jedną z prac, którą chciałam pokazać, jest konstelacja poranna znajdująca się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Praca, która takim właśnie rysunkiem, konturem, można powiedzieć, obrysowuje pewną bryłę, która jest jakby decydująca dla samej takiej fizycznej obecności tej pracy. Natomiast wprowadzenie półprzeźroczystych tkanin, wprowadzenie też delikatnego ruchu tych tkanin, który jest prowokowany przez obecność człowieka wokół i przechodzenie, krążenie wokół tej rzeźby, czy właśnie kontekst, w którym ona jest pokazywana, czy jest pokazywana w miejscu, gdzie jest przeciąg, gdzie jest klimatyzacja, to wszystko, że ta praca bardzo mocno reaguje na najdrobniejsze poruszenia powietrza, które się w jej sąsiedztwie pojawiają, ale też bawienie się, bym powiedziała, z tym, co właśnie można opisać jako plany, jako czytelna struktura. Poprzez taką semitransparentność zacierają się pewne takie jasne podziały na to, co jest pierwszym planem, co jest drugim. Też kolor mocno zmienia sposób postrzegania poszczególnych planów i budowania bryły tego obiektu. Podobnie jak w tej pracy, no właśnie, kiedy kolor zmienia kształt, tutaj nawet tak dosłownie wybrzmiała w tytule to zagadnienie właśnie pewnej materialności, która jednocześnie odmaterialnia samą definicję rzeźby, czy samo pojmowanie rzeźby, jako też pewnego śladu procesu i działania, który właśnie był związany z pewnym takim upinaniem tej tkaniny, wieszaniem, takim też fizycznym kontaktem z czymś miękkim, z materią miękką, że właśnie też skojarzenia z tego typu doznaniami, one są również częścią takiej warstwy imaginacyjnej, która towarzyszy tym pracom i która składa się również na to pojęcie myślenia o relacji między człowiekiem a materią, też materią rzeźbiarską. Na przykładzie wystawy, ale właśnie też pracy Soft Ground chciałam pokazać, jak Alicja Bielawska też właśnie myśli o swoich obiektach jako takich elementach prowokujących ruch i wchodzących w dialog z ciałem. Tutaj właśnie pokazuję kadr z wystawy, na której praca Alicji Bielawskiej zostały pokazane, była wystawa na Litwie i praca Alicji Bielawskiej były następnie wykorzystywane jako, czy były elementami prowokującymi ruch innej artystki, która odnosiła się do nich właśnie w sposób fizyczny, w sposób cielesny, która odpowiadała niejako na to, na co pozwala materia, albo na to, na co nie pozwala materia, na pewne granice, które stawia ten obiekt właśnie rzeźbiarski, ale też na granice, które pozwala rozluźnić. I tutaj kilka przykładów właśnie działań artystki współpracującej z Alicją Bielawską.
A przy okazji wystawa, w której będzie brała udział Alicja Bielawska, będzie niedługo w Krakowie otwarta. W przyszłym tygodniu Dom Odziany, razem z kolektywem Centrala, czyli Małgorzatą Kuciewicz i Simone de Jacobis. Kuratorką jest Aleksandra Kędziorek i Alicja Bielawska jest też artystką, która współpracowała właśnie z pozostałymi osobami. I ta wystawa była pokazywana 2 lata temu podczas Biennale Designu w Londynie. Nie, to nie ta wystawa. Jest rysunek linii jest w Muzeum w Łodzi, prototypy. I to jest wystawa Alicji Bielawskiej, która odnosi się też do kolekcji prac z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Więc tak. Tutaj jeszcze jeden przykład właśnie takiego działania na styku rzeźby obiektu i działania, które jest prowokowane przez właśnie te prace stworzone przez Alicję Bielawską. Uśpione trajektorie z 2020 roku i obiekty, które właśnie wchodzą w interakcję, czy właśnie ludzie, performerki, tancerki, które wchodzą w interakcję z tymi obiektami, niejako właśnie tak mocując się, znaczy patrząc na co pozwala ta materia, na co nie pozwala. W jaki sposób obiekty tworzone przez Alicję Bielawską wyznaczają ramy do działań dla innych artystek, a w jaki sposób właśnie są podatne na ich modyfikacje i przetwarzanie. I kończę, proszę Państwa, rzeźbą, no właśnie od tutaj zaczęłam, rzeźbą Katarzyny Kobro, kompozycja Przestrzena 9, która no jest też takim, można powiedzieć, niezwykłym, jeżeli chodzi o formy zastosowane przez Kobro, przykładem właśnie tego, jak Kobro starała się otworzyć, czy przeformułować koncepcję rzeźby i też otworzyć rzeźbę na przestrzeń. To dodatkowo inaczej niż w przypadku tych rzeźb kompozycji przestrzennych, które pokazywałam wcześniej z lat 20. Tutaj naturalnie mamy element jeszcze takiego ręcznego formowania, o ile te takie złożone z elementów zespawane ze sobą pod kątem prostych. Rzeźby były tworzone przy współpracy z jakimiś właśnie fachowcami od spawania, to tutaj ten obiekt no, najprawdopodobniej był formowany też z innego materiału, wiele bardziej podatnego na takie miękkie i ręczne formowanie. No i właśnie był kształtowany najprawdopodobniej przez samą artystkę, więc tutaj też mamy trochę inną relację pomiędzy no właśnie tym dotykiem, działalnością artystki, a właśnie tym gotowym produktem, czyli tym właśnie obiektem rzeźbiarskim. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie wykładu i chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bo odniosę się do jakichś komentarzy, jeżeli są takie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. To czas na pytania, komentarze, uwagi. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Mamy w okolicach 20 minut jeszcze, zanim się tutaj pojawią kolejne zajęcia. Może Pan do mikrofonu, bo mimo tego, że... Nazywam się Grzegorz Damczuk. Ja tak oglądając ten zestaw artystów, naszła mnie taka refleksja, że trochę brakuje mi chyba dzisiaj takich praktyk, które zmagają się właśnie z medium, próbują je jakieś ugiąć, zagrać z nim, jakoś wykroczyć poza to. Nie wiem, co pani o tym sądzi. Zresztą no, ta Alicja chociażby jest przykładem takich współczesnych, która właśnie to robi, ale skąd może wynika ten... Nie wiem, jakby porzucenie tej refleksji jakiejś większej, a może to tak, ja tak wyrywkowo tylko na rzecz jakiejś narracji, dyskursu. Dziękuję. Trochę, znaczy ja z jednej strony patrzę na sztukę no, trochę z perspektywy właśnie historyczno-artystycznej, która jednak lubi pewien dystans i oceniać z dystansu, nie na bieżąco. Więc wydaje mi się, że we współczesnej twórczości artystycznej jest bardzo dużo ciekawych pozycji i też postaci, które próbują przełamywać pewne granice i redefiniować te granice, przesuwać je. Natomiast trudno nam jest też z pozycji osób współcześnie żyjących też wyłapać to wszystko. I też mam wrażenie, że w tym momencie jest o wiele trudniej poprzesuwać te granice, kiedy doszło już do tak wielu różnych zwrotów w sztuce. Zwrotu i lingwistycznego, i zwrotu przestrzennego, i różnego rodzaju też oczywiście media cyfrowe mocno zmieniły sztukę.
Więc wydaje mi się, że jakby nie brakuje prób przesuwania i zmagania się z jakąś materią, tylko ta materia może jest inaczej też definiowana i w innych obszarach się to odbywa i niekoniecznie jesteśmy w stanie, przynajmniej ja niekoniecznie jestem w stanie też wyłapać to wszystko, co aktualnie się dzieje i co ma jakby też taką właśnie siłę jednak reformowania czy przekształcania, przesuwania granic, co później będzie właśnie opisywane jako istotne momenty w obu dziejach sztuki. Tak, Kinga Nowak. Ja się chciałam Ciebie zapytać, właśnie to też będzie taka refleksja i też może w odniesieniu do tego co, o czym Pan mówił, bo rozpoczęłaś swój wykład mówiąc o tym, że ta rewolucja w rzeźbie była spowodowana jakby chęcią jakby odwrócenia się trochę od postrzegania rzeźby w kontekście malarstwa, ale a paradoksalnie jakby ten minimalizm właściwie do tego malarstwa w pewnym sensie wrócił, nawet jakby w przypadku, patrząc na pracę chociażby właśnie przywołanej Alicji Bielawskiej. I też tak myślę o tym minimalizmie amerykańskim, powiedzmy, nie wiem, Ellsworthie, Kellym, czy Leonie Polksmyfu, czy Smithie, czy ostatnio odkrytej Carmen Herrerze, którzy właściwie wszyscy jakby przeciągnęli swoje doświadczenia malarskie w stronę przestrzeni i te powstające przez nich duże realizacje były wywiedzione de facto z malarstwa. Więc tak ciekawa jestem, jak to postrzegasz, że właściwie to jakby zawróciło z powrotem w miejsce malarstwa. Tak, to jest bardzo też ciekawy punkt, że ja też postrzegam sztukę niekoniecznie jako pewien taki rozwój liniowy, który gdzieś tam właśnie zostawia z tyłu już to, co było i idzie i zawsze jest coś nowego. Czyli mam wrażenie, że w sztuce jest dużo nawrotów, jest też potrzeba do nawrotów i przemyśliwania, czy właśnie refleksji nad tym, co było wcześniej. Też podchodzenia z zupełnie innym doświadczeniem, zupełnie inną wiedzą do tego, co już było. I na bazie tego jeszcze też właśnie poszukiwania może jeszcze innej ścieżki. Natomiast te relacje pomiędzy malarstwem, czy w ogóle w minimal art, to faktycznie jest bardzo zastanawiające, że jakby tam jest dużo optyczności, że nawet jak się patrzy na powierzchnię tych prac, która jest taka właśnie świecąca, migotliwa, są takie czysto optyczne wrażenia. I czasami też mam wrażenie pewnej takiej, czy mam poczucie pewnej niespójności, czy takich pęknięć, co nie jest pejoratywne, znaczy bardziej mnie to intryguje, że są takie właśnie pęknięcia w pewnych takich gładkich narracjach o sztuce, że coś do czegoś nie pasuje. I tak jak się właśnie patrzy na pracę minimal art, czy nawet na pracę Alicji Bielaskiej, które właśnie jest tym takim przenikaniem się warstw kolorystycznych, no powodują takie bardzo, oprócz uruchamiania jakiejś takiej percepcji, nie wiem, cielesnej, jakichś takich wrażeń taktylnych, powodują jednak też takie mocno optyczne wrażenia, które właśnie bliższe są malarstwu niż działaniom rzeźbiarskim, moim zdaniem. Więc to jest dla mnie intrygujące, że to odcinanie się, czy taka próba właśnie budowania granicy pomiędzy rzeźbą, malarstwem, coś, co miało przynieść rzeźbie pewną taką autonomię i samodzielność i też ją dowartościować w XX wieku, współcześnie już zupełnie inaczej funkcjonuje, że właściwie bym powiedziała, że praktyki artystyczne, one tak mocno się przenikają, to co jest często rzeźbą ma w sobie bardzo dużo z malarstwa i odwrotnie, że obraz bardzo często ma właściwości rzeźbiarskie, bardzo często nawet wisząc na ścianie, jakby uruchamia tą taką przestrzeń, która jest jakby tą przestrzenią fizyczną poza już tą przestrzenią estetyczną zamkniętą w ramie obrazu. Więc dla mnie to są interesujące takie wyjścia i takie niespójności, które widzę w sztuce i chętnie się im przyglądam. Bo też jak o tym mówiłaś, w latach 60. się zastanawiałem, dlaczego cała ta rewolucja, to jest jeszcze, ja mam w sumie dwa pytania, jedno dotyczy jakby periodyzacji, tak, a drugie, bo wskazałaś, że ten momentem jakby zwrotnym są lata 60., a drugi dotyczy jakby tego, to jest jakby pociągnięcie tego pytania, które zadała Kinga, dlaczego tego typu zmiana, która jest jakby no, związana głównie z tym, że zrezygnowano z traktowania dzieła sztuki jako obiektu, który będzie oglądany z jednej uprzywilejowanej perspektywy, tak, i jakby to też się wiąże z przejściem od takiego postrzegania dzieła sztuki jako w obszarze sztuk wizualnych, jako czegoś, co się ogląda jednorazowo, chwilowo, obejmuje się spojrzeniem, tylko jakby przejście do tego kontekstu czasowego, tak? Że jakby w ruch uruchamia czas, czyli przechodzimy od tego
takiego stricte jednomomentowego do rozciągniętego w czasie. I dlaczego to się przydarzyło akurat w kontekście no, tego typu obiektów, które jakby wychodzą z rzeźby? Czy to, to jest takie pytanie spekulatywne, czemu to się nie przydarzyło w malarstwie na przykład? Czy to się nie mogło nigdy przydarzyć malarstwu? Bo malarstwo z tego uprzywilejowanego punktu widzenia do dzisiaj nie zrezygnowało, nie? Mm-hmm. Przynajmniej w 99,9 przypadkach. No a drugie pytanie, to jest pytanie dotyczące tego właśnie, dlaczego upatrujesz tego punktu zwrotnego w latach 60., nie wiem, 10 lat wcześniej, czy tam 15, i kilka też mamy Caldera na przykład, jego mobile, mm-hmm. tak? Rzeźby, które też zakładają możliwość oglądania z różnych punktów mm-hmm. widzenia, też uruchamiają cielesne doświadczenie. No wcześniej mamy jeszcze eksperymenty Duchampa, powiedzmy, mm-hmm. tak? I myślę, że jak gdyby można by jeszcze wiele takich różnych momentów wskazywać. Dlaczego te lata 60. wydają się kluczowe? Znaczy wiadomo, że wszystko, co mamy teraz, to jest mm-hmm. gdzieś miało swoje korzenie tak naprawdę w dużej mierze w latach 60., ale czemu akurat to w tym kontekście? Nie wiem, czy... Mm-hmm. Co ja bardziej uważam, że nawet te lata 60. są bardzo mocno wyeksponowane przez Rosalind Krauss w swoim tekście i ja oczywiście zgadzam się, że to był moment istotny też, odcięcie się od malarstwa do ekspresjonizmu abstrakcyjnego, od jakby tego, co było tak nadające ton w latach 50. w ogóle sztuce. I też pojawienie się właśnie takiego bardzo silnego rozmycia kategorii właśnie tego, co jest rzeźba, że rzeźba zaczęła być krajobrazem i nie być krajobrazem. Zaczęła być właśnie rzeźbą, nie być rzeźbą, zaczęła być architekturą, nie być architekturą. Że zaczęła być tak bardzo pomiędzy tymi kategoriami. Ale dla mnie właśnie to, co dla mnie jest może istotniejsze z punktu widzenia, że zajmowałam się Katarzyną Kobro, dla mnie było bardziej interesujące to, co zaczęło się dziać w latach 20. i 30., że właśnie dla mnie to był taki kluczowy moment, kiedy tak mocno, że to, co się wydarzyło w latach 60., uważam, że nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ta pierwsza rewolucja z początku XX wieku. I to, że w latach 20., właśnie tak mówisz o Calderze, no właśnie te eksperymenty z ruchem, z mobilnością, zresztą mobili nazywają też te jego prace, właśnie kinetyczność rzeźby i w ogóle rzeźba kinetyczna, to dla mnie były fundamentalne jakieś takie przesunięcia w myśleniu o rzeźbie w początkach XX wieku. A jakie motywacje? Wiesz, chyba nie da się wskazać jednego jakby powodu, nie? Dla którego rzeźba tak mocno się wkroczyła w temat przestrzeni, otwarcia na przestrzeń, ruchu, też ciała obecności odbiorcy. Inaczej to, wydaje mi się, wybrzmiewa chociażby w kręgu konstruktywistów, gdzie jednak ten aspekt też mocnego społecznego zaangażowania sztuki, czy zbliżenia sztuki do społeczeństwa i właśnie trochę przekroczenia tej granicy estetycznej w kierunku czegoś, co będzie częścią codzienności, wydaje mi się istotny, choć naturalnie to nie jest jedyne wytłumaczenie tego procesu. Wydaje mi się, że też istotna jest owa świadomość właśnie tego, czy przesunięcia w obszarze myślenia o przestrzeni, właśnie przestrzeni jako systemie relacji, jako pewnej relatywności w ogóle, która nas otacza i która nie może być zamknięta w takim spetryfikowanym, jednoznacznym wykresie perspektywicznym, który jest poddany do pewnej takiej kartezjańskiej logice myślenia o budowie świata. To naturalnie też w jakiś sposób rezonowało w różnych obszarach kultury, życia społecznego, nie tylko właśnie nauka, ale to się przewijało. Poza tym, no właśnie, próba znalezienia innego języka sztuki, który właśnie nie będzie imitacją tego, co już istnieje, tylko będzie sposobem zrekonstruowania albo skonstruowania świata na nowo za pomocą zupełnie autonomicznych narzędzi sztuki, języka sztuki, które w zupełnie inny sposób tłumaczy jakby rzeczywistość, pokazuje rzeczywistość, czy jest komentarzem na temat rzeczywistości. Nie? Dzięki. Czy są jakieś pytania jeszcze, które Państwo chcieliby zadać? Mam wrażenie, że Państwo zamarzają. Ja niestety nie wiem, jak to się wyłącza, więc... Mamy dwie skrajne sytuacje, albo jest bardzo zimno, albo jest bardzo gorąco, jakby nie ma nic pośrodku. Okej, okay, mam radę. Ten cały wykład we mnie wzbudził wspomnienie dwóch wystaw, jednej w CAPS, gdzie w zasadzie odtworzono, w zasadzie wyprodukowano w rozmiarze, jakby zrekonstruowano pracę Absalona Cellule. W przestrzeni można było właśnie do nich wejść i w zasadzie doświadczyć to, do czego one były stworzone, żeby ich doświadczać.
I całą drugą wystawę, która równocześnie działa się na górze, czyli w wolnym tłumaczeniu w 80 światów dookoła dnia, gdzie w zasadzie przechodząc z pokoju do pokoju, gdzie jakby te prace rzeźbiarskie, czy malarskie, czy w ogóle jakby z różnego porządku były tak rozłożone, że czasami w zasadzie nie było wiadomo, co ze sobą zrobić, żeby na nie nie nadepnąć, nie będąc pewnym, na ile można to zrobić, a na ile nie, co wprowadzało w ogóle taki dodatkowy, eksperymentalny, ale doświadczalny aspekt uczestniczenia w tej wystawie. Z galerią, ostatnio odnowioną galerią sztuki XX i XXI wieku u nas w Muzeum Narodowym, gdzie przyszłam w zasadzie zobaczyć jedną pracę Marii Pińskiej-Bereś i miałam takie poczucie właśnie, że jakby jak wystawiać rzeźby w kontekście też jakimś takim historycznym, gdzie ona jest rozrzucona obok malarstwa, albo właśnie postawiona gdzieś na środku, gdzie oprócz tego, że zszokowało mnie to, że ta Pińska-Bereś w taki jakiś faliczny obiekt, jak się w zależności gdzie się stało, to trafiał w usta różnych obrazów dookoła, które były głównie właśnie akurat ona została położona wokół Maciejewskiego i tam całej tej takiej ekipy wokół Maciejewskiego, a z drugiej strony Szapocznikow, w której zrobiono taki postument wciśnięty w róg, gdzie można było ją właśnie odbierać z twarzy i zastanawiam się właśnie, czy brakuje, bo myślę, że nie tylko, nie u nas, bo kojarzę takie wystawy stricte skierowane w stronę rzeźby, na przykład w Zachęcie, gdzie jakby po prostu te obiekty wypełniają tę przestrzeń, można do nich wejść gdzieś tam z różnych stron, ale czy właśnie w tej klasycznym wymiarze brakuje takiego podejścia, w sensie tak myślę historycznym, czy brakuje takiego podejścia myślenia o tym, że to można po prostu inaczej zaaranżować, może inaczej ustawić, albo jakby inaczej pozwolić ludziom tego doświadczać, nie tylko jako właśnie dopchanie czegoś rzeźbą, bo pokój jest jakby przestrzenny i można coś postawić na środku. Mhm. Ja wiem, co pani ma na myśli. W przypadku Szapocznikow tak, tutaj jakby myślę, że mamy podobne spostrzeżenia na temat sposobów eksponowania tej rzeźby. Nie odnosząc się może do tej konkretnej sytuacji, ale tak w ogóle naturalnie w przypadku muzeów i też wystaw czasowych dużą trudnością i taką materią, z którą trzeba się zmagać, to są warunki wypożyczenia. I też pracując przy wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi właśnie o rzeźbach, rzeźby awangardy, komponowanie przestrzeni rzeźby awangardy, razem z kuratorką z Muzeum Sztuki z Łodzi, Katarzyną Swobodą, no faktycznie to było też zderzenie niektórych wyobrażeń na temat tego, jak my myślałyśmy o tych pracach, jak też chciałyśmy, żeby one działały w przestrzeni z przestrzenią, a tym, co było na 126 stronie umowy wypożyczenia, nie wiem, State albo z Centre Pompidou. I czasami eksplicite instytucje wymagają wręcz, że rzeźba będzie na takim właśnie takiej plincie ustawiona, która będzie separowała i będzie gwarantowała, że nikt na nią nie wejdzie, nikt jej nie trąci, nikt nie wiem, nie zahaczy o nią. Więc czasami są to takie tego typu prozaiczne, ale jednak kluczowe dla właśnie sposobu odbioru rzeźb ograniczenia. Ale też ten właśnie to zagadnienie, które też tutaj, do którego pani nawiązała, czyli to, co można i kiedy można. To jest taki bardzo newralgiczny moment, wydaje mi się, w ogóle w takiej współczesnej też praktyce artystycznej, bo o ile pokazałam na przykład rzeźbę Richarda Serry, na którą można było wejść i jest to praca, która też w opisach jest informacja, że można tam wchodzić, na przykład praca Lidii Bielaskiej, nawet takie, które są no powiedzmy tylko takim, gdyby, może nie sznurkiem, ale są takim, taką linią w przestrzeni, nad którą by można było spokojnie przejść, nie można tego robić, bo są ograniczenia, nawet sam artystka nie chce, żeby to robić. Plus jest to dzieło z kolekcji i tak dalej, więc a z kolei José González Torres, który właśnie tworzył prace, które wręcz były do tego, żeby znikały, żeby były modyfikowane, żeby były zabierane, rozczłonkowywane i tak dalej, z kolei wprowadzały zupełnie też inną praktykę, więc czasami jest, mam wrażenie, też dla mnie jako historyczki sztuki, czasami niedoznaczne, co ja mogę, co nie mogę, gdzie jest ta granica, czy
chyba zachęca. Mam wrażenie, że zachęca, ale okazuje się, że patrzę na panią, ta pilnuje, pani już nie zachęca do tego, żeby przejść przez prasę czy nad nią. Tak jak nawet pracę Freda Sandbecka, który też w Muzeum Sztuki w Łodzi jest bardzo fajnego praca, taki sznurek prowadzony od sufitu po podłodze i później z powrotem w kierunku sufitu. No i też nad tą pracą nie da się przejść, mimo że Fred Sandbeck no, też akcentował, że to jest właśnie część przestrzeni, część takiego procesu, że ta rzeźba jest takim trochę też markowaniem pewnych granic, które należy przekraczać. Więc no, to jest oczywiście wszystko warowane tym kontekstem instytucjonalnym, no i też wartością samych prac i też naturalnie dbałością o to, żeby one były w jak najlepszej kondycji jak najdłużej, a czasami te założenia autorskie no jednak się zderzają właśnie z tego typu ramami, w których one są prezentowane. Tak, ja myślę też, teraz pomyślałam o tym SAPS-ie jako całości, właśnie González Torres też, jakby jego prace też były w SAPS-ie zresztą i też przypomniała mi się jedna wystawa, nie pamiętam już jakiego artysty, nie wiem czy to był Benoît Mer czy ktoś inny, ale bo miałam okazję akurat tą chwilę mieszkać i nawet sposób powstawania wystawy jego rzeźbiarskiej był taki, że on tam pracował przez jakiś czas i na przykład zostawił śmieci na ziemi, które były częścią wystawy i też miał taki wymiar tak śmieci w sensie pozostałości tego procesu powstawania wystawy, który miał taki wymiar z pogranicza, czyli nie wiadomo było, czy w sumie można by sobie na przykład wziąć ten śmieć, czy on ma już kwestię, czy on już jest jakby, nie wiem, wartościowy i co z nim potem się stanie. No właśnie, to jest bo wyeksponowany w kontekście muzealnym czy galeryjnym, no już jest wtłoczony jakby w tą ramę instytucjonalną, prawda, już ma zupełnie inną rangę niż śmieć leżący, nie wiem, w pracowni, czy znaleziony, nie wiem, na ulicy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Chyba już nie. Ja to mówię jako szczęśliwy posiadacz jednego z cukierków z pracy Felixa Gonzalesa Torresa, że to chyba w Whitney Museum to widziałem, albo gdzieś, albo w MoMie po prostu. Mm. Byłem jedyną osobą, która wzięła cokolwiek. Wszyscy stali wokół i... To są też po prostu takie, żartuję, ale chodzi o to, że są naleciałości kilkuwiekowe, tak? Albo głębokie kulturowe naleciałości, które po prostu budują pewne nastawienie do sztuki w ogóle, tak? I to bardzo często przełama, gdzie jest trudno. W takim razie dziękujemy bardzo. Pani Małgorzacie. Dziękuję bardzo.